dzisiaj przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany filmik od momentu, kiedy powiedziałam, że kończę serię o Biolchemie, ponieważ coś tam chyba powiedziałam, że nie mam zamiaru się sprzeczać z innymi ludźmi, bo i tak zdania zawsze będą podzielone. Teraz wiem, że miałam rację. Zanim obejrzycie ten filmik, najlepiej żebyście obejrzeli poprzednie 3 filmy o Biolchemie. To było Liceum Biolchem 2, gdzie odpowiadałam na pytania, i Liceum Biolchem 3, gdzie dawałam plusy tego profilu. W sumie jedynka to była bardziej minusem, nie, w sumie to było coś realistycznego. Dzisiaj nadszedł ten szczęśliwy dzień, że już jestem po maturach każdego rodzaju, po maturach pisemnych i po maturach ustnych. Więc troszeczkę na temat tego profilu z perspektywy spędzonych tam 3 lat chciałabym się wypowiedzieć. O Boże! Czyli przede wszystkim, jak postrzegam ten profil po 3 latach. Tak patrzę sobie tutaj, ponieważ no, mam tutaj laptopa, gdzie sobie wszystko wypisałam. Tym razem nie mówię na żywioł. Okej. Oczywiście, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście to zrobili. Oczywiście możecie kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmiku kolejnego, i lecę. Pierwszym i chyba w drugim filmie bardzo dużo było komentarzy, że demotywuje młode osoby, i te osoby, które tak mówiły i są tutaj, to mogą zostać i nabijać mi wyświetlenia, po czemu nie? W pierwszym filmie z tej serii powiedziałam, że na początku jest 30 osób, tak zwanych, powiedziałam, zapalonych medyków, oczywiście lekarzy, wszyscy chcą iść na lekarski, a w trzeciej klasie zostaje ich 5. Nie wiem, coś tam chyba, że można policzyć ich na palcach jednej ręki. I to jest szczera prawda, bo teraz jak patrzę na moją klasę, przyrzekam Wam, że kilka osób pójdzie na tą medycynę. Rzeczywiście. I to nawet nie to, żeby się dostało, tylko rzeczywiście dalej chcę na nią iść, bo to też trzeba patrzeć pod tym kątem. W pierwszym filmie powiedziałam też, że starsze klasy właśnie mówiły, że nie da się skupić na 2 przedmiotach, żeby je dobrze zdać. I z tym się również zgadzam. Po części, ponieważ to też zależy od osoby, która to zdaje, no nie oszukujmy się, tak już jest. Da się pogodzić 2 rozszerzenia, dobra? Musimy się po prostu dużo uczyć, bo tak naprawdę wiedza sama do głowy nie przychodzi. Jedni się uczą dłużej, drudzy się uczą krócej, ale tak czy siak czas na naukę trzeba poświęcić i nieważne, czy to będzie 5 minut, czy 10 minut, czy 10 godzin, bo zależy kto ile się uczy, ale no nie wiem. Według mnie nauka sama nie wejdzie do głowy, po prostu trzeba się uczyć i tyle. Czy jest to ciężki profil? Tak, jest to ciężki profil. Ale wiecie, wszystkie profile są ciężkie, no nie? No bo taki human, no przepraszam bardzo, ale historia, WOS, to też nie jest łatwe. No, ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę te wszystkie profile, uważam, że rzeczywiście matematyka i chemia może być jedna z trudniejszych do zdania. Mam sobie sytuację, że nie macie tydzień i masz tak duży materiał do nadrobienia, że ci się wszystkiego odechciewa. To jest prawda, ale przed maturą, 2 miesiące przed maturą, ja siedziałam po 6-7 godzin dziennie i perspektywa tego, że przez tydzień nie chodziłam do szkoły i rzeczywiście miałam trochę do nadrobienia, to z tym, ile siedziałam przed maturą, z biologią, ja miałam codziennie randki z tym przedmiotem, więc po kilkugodzinowe. Nie było, że siedzę, to nie było, że siedzę 3-4 godziny, ja naprawdę siedziałam od rana do wieczora, więc no. Uwaga, teraz uważnie trzeba schodzić. W trzeciej klasie musisz mieć zrealizowany w głowie i ogólnie być na papierze 1 podręcznik podstawowy, 3 podręczniki rozszerzone, które mniej więcej wyglądają tak. To jest 1, jest jeszcze 2, 3. Oprócz tego wiecie, jakaś literatura dodatkowa, no i oczywiście wiedza z internetu. Tutaj również nic dodać, nic ująć. Powiem szczerze, że się da, ale znowu trzeba poświęcić czasu, bo patrząc tylko na daną książkę, magicznie wiedza nie wejdzie do głowy. No, czy poszłabym znowu na Biolchem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ostatnio polubiłam ten profil, być może ze względu na korepetytorkę, ponieważ sprawiła, że biologia wydała się ciekawsza. I w ogóle mówiła to z jakąś pasją, ożywieniem, wiecie, ona jest na medycynie. Prawda jest taka, że prawdopodobnie przez nią polubiłam biologię, bo czy miałabym jakiekolwiek chęci, gdyby nie korepetytorka? Nie wiem, nie mam pojęcia, ponieważ w szkole, gdy wyszłam z lekcji biologii, w ogóle nie miałam ochoty na biologię w domu. A kiedy wyszłam z korepetycji, ja mogłabym siedzieć kolejne 5 godzin nad biologią. Także
zależy od człowieka, który was uczy, pamiętajcie. Słyszałam, że raczej jest lepiej wybrać jeden przedmiot do zdania rozszerzone, czyli albo biologię, albo chemię. I żeby raczej się na jednym z nich skupić, ewentualnie na drugi rok się poduczyć i zdać drugi. Ponieważ no, jest to dosyć ciężkie i bez sensu zdawać dwa przedmioty na 50%. To też prawda, ale mało jest osób, które potrafią w 3 lata nauczyć się na 90% biologii i chemii, oprócz tego zdać jeszcze inne przedmioty z bardzo dobrym wynikiem. Jakie rady dla ludzi, którzy są w pierwszej klasie, drugiej klasie i no może jeszcze w trzeciej klasie przed maturą? Uczyć się z lekcji na lekcję, a nawet z wyprzedzeniem. Powtarzać sobie ten materiał raz w miesiącu, wracać do niego tak, żeby przed maturą mieć ten materiał z biologii właśnie powtórzony minimum 3 razy. Musicie robić też dużo zadań, dużo matur. Powiedziałam też, że warto mieć jakąś wiedzę, zanim się pójdzie na biochem. I to jest prawda. To jest naprawdę no w dziesiątkę, w punkt po prostu. Ponieważ ja z chemii miałam taką wiedzę, okej. Żeby nie wejść do nowej szkoły z wiadomościami praktycznie zerowymi. Ja tak zrobiłam z biologią. W gimnazjum coś tam miałam tej biologii, nic nie pamiętam w ogóle. Tak naprawdę biologii zaczęłam się uczyć dopiero w liceum, a konkretnie w drugiej klasie. Więc możecie sobie wyobrazić, w jakiej byłam dupie. Jak jesteś w pierwszej klasie, czy też drugiej, jeżeli zaczynasz rozszerzenie, zaopatrz się w jakieś zbiory zadań. I tutaj polecam Witowskiego, Biomedikę i Czarnockiego. Tak, co są zadania z Czarnockiego. Oprócz tego fajnie, żebyście mieli jakieś repetytoria, bo sama wiedza z nowej ery nie wystarczy. Poza tym, surprise, surprise, są tam też błędy. Tym tempem podręcznik 4-6 miesięcy. No nie wiem, czy to jest luźne tempo, ponieważ trzeba poświęcić na to 7 biologii w tygodniu, więc moim zdaniem nie jest to jakieś luźne tempo, tylko trzeba spiąć dupę i jechać dalej, no bo podręcznik, który ma takie 400 stron, 4-6 miesięcy, to moim zdaniem nie jest luźne tempo. Kochani, tutaj się z tym po prostu muszę nie zgodzić. Nie, po prostu nie byłabym sama, gdybym się z tym sama ze sobą akurat w tym przypadku. To jest chyba jedyny przypadek z całych tych trzech filmów, z którym się po prostu nie mogę zgodzić. Ponieważ przed maturą ja zapierdalałam. Dla mnie perspektywa omawiania podręcznika w 4-6 miesięcy teraz wygląda super, ponieważ wyobraźcie sobie, że 3 podręczniki zrobiłam w 2 miesiące i nawet czasami powtarzałam pierwszy podręcznik, w tym powtórzałam 3 razy. Także słuchajcie, 4-6 miesięcy na ten podręcznik to i tak jest dużo. Teraz humany nie powinny mieć bólu dupy, ponieważ zdawałam zarówno biologię, jak i polski i uwierzcie mi, wiem, co jest trudniejsze. Wiem, które rozszerzenie jest trudniejsze i do którego więcej się trzeba przygotowywać. Ale o ile z WOS-em i historią tak nie jest, no bo faktycznie jak historia ma trochę tego dużo, WOS już też w ogóle, tak no polski, słuchajcie, zdawałam, to tak jak przed chwilą powiedziałam, zdawałam oba rozszerzenia i polski i biologia to są rozszerzenia w ogóle, tu jest biologia, tu jest polski, nie? Tyle, tu jest tyle nauki, a tu jest tyle nauki. I nikt mi nie powie, ja lubię się uczyć polskiego i to... Klaudia, chodź na imprezę! Co robi Klaudia? Nie, ja się uczę do matury! Tylko jeden plus, ponieważ po maturze będzie jedna wielka, niekończąca się impreza, prawda? U mnie w szkole, u mnie ogólnie w klasie, dużo osób w trzeciej klasie zdecydowało, że oni wolą biologię, bo mi w ogóle nie interesuje ich chemia, oni idą na psychologię. W sumie to też jest wybór, naprawdę. Ja też przez chwilę myślałam o psychologii. Biochem to jest trudny profil, ale każdy profil ma w sobie coś trudnego. Matfiz, mat, fiz. Nawet geografia jest ciężka. Biochem, biologia, chemia, humanistyczne, historia, WOS. Na każdym profilu znajdzie się coś trudnego i tutaj nie ma mówienia, że o, ja jestem poszkodowany, bo wiecie. Ale z drugiej strony myślę, że właśnie na medycynę, no zobaczcie, na medycynę nie dostają się wszyscy. Na medycynę dostają się ci, którzy mają rzeczywiście najwyższe wyniki, bo przecież progi na medycynę to jest 80, no mówię o takiej dobrej uczelni, 85% wzwyż, więc nie każdy może osiągnąć takie wyniki i trzeba się tego trzymać, ale jeżeli jesteś ambitny, jeżeli potrafisz dążyć do celu, to dasz radę sobie ze wszystkim. W chwili obecną to by było na tyle. Chcę powiedzieć, że w tym filmie rzeczywiście potwierdziłam swoje wcześniejsze słowa. Może z jednym się właśnie tylko nie zgodziłam. Rzeczywiście to, co cały czas powtarzam, jest prawdą i no nie ma co za dużo nad tym się wywodzić i kłamać. W ogóle ostatnio też zauważyłam, że nie wiem, kiedy ja nagrywałam filmy o biochemii, na internecie było tych filmów kilka.
Ja już się z wami żegnam, jeżeli filmik wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę i możecie zostawić właśnie subskrypcję i nacisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Możecie zaobserwować mnie na Instagramie, jestem częściej niż na YouTubie i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!